No i to jestem ja. Halo? Gdzie to się tu? Tu się woła, tu się mówi. Czy ja mam jakieś pieniądze? 200 tysięcy. Co to jest za miejsce? Nie, to szpital. Nie, to nie jest szpital, to jest szpital. Chyba w złym miejscu zawsze zaczynam. Dobra, biegnę z buta. Czekajcie, jeśli to jest... Nie, to nie jest szpital. Nie, to jest szpital. To jest szpital, czy to nie jest szpital? Wygląda jak szpital, ale tu mi Pawuloniku nigdy nie podawali. Nie, to nie ten szpital, o którym myślę. No i uciekam. Może ja kamerę wyłączę, będę jak liryk. O. Widzicie? Liryk style. Halo? Halo, halo? Nowy komisariat. Dobra. Och, się kurde zmęczyłem. Zdyszałem się. Miałem się ogolić dla Dakoty. Albo dla Darii, już nie pamiętam. Która lubi ogolonych, a która lubi na ostro. Nie mam zielonego pojęcia. Halo? Halo? Halo, panie, słyszysz mnie pan? Człowieku, mówię do ciebie, chyba. Kurde. Może śpi. Halo? Zniknął. Niesamowite. Udajmy się pod szpital. Coś mu się stało. Nie pierwszy raz widzę takie zjawisko w tym świecie. Tu się dzieje podejrzana sytuacja. Biegnę pod szpital. Najdziwniejsze jest to, że w tym mieście jest bankomat pod szpitalem. O co chodzi? UFO porwało go. Możliwe. Gdzie są ludzie wszyscy? Czemu palmy rosną w środku budynku? Dziwne rzeczy się tu dzieją. Iglak przez sufit wystaje. Dżihad.pl, dzięki za zasubskrybowanie. Halo, halo! Nie ma tu nikogo, idę kupić samochód. Gdzie tu się? To jest bankomat. Kurde. Tu jest bankomat. No ile potrzebuję na samochód? No, 70 tysięcy. Teraz potrzebuję znaleźć na mapie. Gdzie jest garaż jakiś? Sprzedawca, dealer narkotyków. To nie, dealer kamienia, przetwarzanie. Dostępne prace, nie. Dodge dealer. Nie, Chevrolet dealer, Chevrolet nie. Potrzebuję ciężarówkę, dealer. Dealer, jak może być dealer żółwi? Dealer żółwi, nie, narkotyków, pap, Sklep ciężarówek, to jest to, czego szukam. 500 metrów, biegnę. Dobra. Halo? No i tak nikogo nie ma. Miasto zostało opuszczone. Ostatni człowiek, który był widziany w mieście, został porwany przez UFO. Chyba zostałem sam na tym świecie. Tylko ja. I nikt więcej. Ja i dealer ciężarówek, czuję, że on tam będzie. No. Tu już nie ma nikogo, wszyscy porwani przez UFO. Jestem tu, tu, tu. Hop, hop, hop.
To jest czas na robotę. Czas na fuchę. Czuję się, że mam wyższą reputację teraz. Może maskę jakąś kupię, jak jadę na robotę, na diamenty. Muszę jakąś diamentową. Chwila. To nie jest na robota na diamenty, to nie jest na... A co się tam dzieje za mną? Ktoś bez koła jedzie. To nie jest na diamenty. Z kurczakiem na głowie na diamenty też nie. Ciasteczkowy potwór. Nie. No, włosy mi przez daszek wystają. Ciekawe, gdzie jest fryzjer. O. No i mam. Samochód został porzucony w tym miejscu. Halo, gdzie się podziałeś, człowieku, od samochodu? Może drzwi... Oj, wielka ucieczka, jadę tym. No, zapnę pasy. Mam nadzieję, że mnie gonić nie będzie, bo mnie przecież dogoni. Uciekam. Kurwa. I fotoradar oczywiście. No to mi się podoba, nie? Jak tam w lusterku wyglądam? Elegancko. Ucho mi wystaje chyba dachem. Kurde, to nie skręca przecież ten samochód. Jedź. Czekajcie, chyba to jest właściciel. Halo, halo. Halo, przepraszam, proszę wyjść z mojego pojazdu. Co pan sobie obraża? A to pan, przepraszam, bo ja właśnie go chciałem odstawić do ciężarówek dealera i naprawić mu koła. Tak, tak, tak. Ja wiem, co pan chciał zrobić. Pan chciał pomóc. No właśnie chciałem pomóc, bo ja zawsze taki jestem przyjazny i pomagam. No myszka Miki zawsze jest przyjazna. A gdzie... A czemu masz takie małe rączki, myszko Miki? A mam takie małe rączki, żebym mógł lepiej normalnie głaskać. Małe dzieci? Nie. Nie. Małe myszki. Małe myszki? Małe myszki. No. Co pan robi? A w ogóle kim pan jest? Kim pan jest, bo ja nie mam pojęcia. Ja? Dzień dobry, witam. Pierwszy raz widzę. Jan Ząbkowski, miło mi. Koledzy mówią. O, ja też jestem Jasiu. O! To jest imiennik. A, bo pan w banku chyba robi, ale nie widzę plakietki takiej. Nie, nie robię w banku właśnie. Właśnie ja się zajmuję czym innym, ale nie wiem, czy mogę panu powiedzieć. Chodźmy pod chwila, bo ktoś przyszedł nas podsłuchać. Chodź pan tutaj w krzaczku. Chodź tutaj w krzaczku, do krzaka chodźmy. Tak po cichu. Ale po cichu powiem. Po cichu, no. Tylko w sekrecie. Jadę na diamenty. No co pan? No. A ma pan tira? Właśnie idę załatwić. Może się pan pisze na to. Na tą wyjazdową akcję tak zwaną. To panie, to chodź pan, bo... A ma pan... To jedziemy panu tira kupić. I ja to ja idę na pasażera w takim razie. A mam takie pytanie. Widział pan ostatnio może Daria albo Dakotę? A tak, miałem z nią wywiad. To znaczy... Kolega tutaj ze stacji Stone Lakeside zaprosił nas na, jak to nazwać, na... Do programu telewizyjnego. Na mały tak, do programu telewizyjnego, na krótki wywiad i tak żeśmy sobie gadali, nawet Daria się pojawiła ze swoimi wiewiórkami. Z nią trochę porozmawialiśmy. Mówisz, Daria, czy Daria coś włączy z wiewiórkami bliżej, czy ona... No ona ma, ja myślę, że to jest zespół muzyczny, nazywają się Alvin i Chipmunki. Alvin i Chipmunki. No bo ja sobie tutaj... bo ja się mam pewne obawienia, że tak powiem, jeśli chodzi o dziewczyny tutaj. A zaraz panu wytłumaczę, tylko kupię tą ciężarówkę. Nie wiem, która jest fajna. Nie polecam, zaraz panu powiem, który kupiłem i dlaczego nie polecam. Nie polecam DAFA, ponieważ jak jest małe zniesienie, to on się haczy i z przodu i z tyłu i później są problemy z wyjechaniem. No, zobaczmy takie Iveco. O nie, to za duże dla mnie. To nie, to bardzo duże. Iveco nie. Zobaczmy, co innego. Citroen Nemo. Co to jest Citroen Nemo? To jest to, co ja mam. A, to takie. To za małe. To dla dzieci takie. Hammer. Co to jest Hammer H1? Czy to jest ciężarówka? To nie jest ciężarówka. Nie. To jest na dziewczyny samochód. DAF. Nie poleca pan, tak? Nie, ja mam tak średnio.
autobus moich marzeń! Ja już mam, ale mam mało miejsca, więc diamentów się nie potrzeba. Ile mam, a ile mam miejsca na ludzi? Bo ja chciałem autobusową linię otworzyć. 20 chyba. Boże, stać mi na niego, on kosztuje 13 tysięcy, a ja dostałem za pomogę od Henryka jakiegoś. Renault Magnum. O nie, to za duże. Coś takiego mniejszego, ale jednocześnie fajnego szukam. Mniejszy i fajniejszy. Chevy Avalanche. No nie, no takie to nie. Na taki zwykły, zwykły taki fajny samochód. Dwutonowy Monster, nie. Ojo, a to co to jest? A nie, to jest do... Wie pan co? A to jest track. O! Mam! Przepraszam, można by liczyć na jakąś małą podwózkę do Zatoki? Gdzie pan chce jechać? O, i tam jest to. W jakim kierunku? Halo, halo, do Zatoki. Halo, halo. No to weź sobie pan, otwarty jest. To chcę mieć. O, dziękuję panu. Czerwony. Tylko? Co? Tylko kurde. Te alufelgi to ja pamiętam, że to są... To jest mój samochód marzeń. Na fuchę i na dziewczyny jednocześnie, bo czerwony. Wziąłem sportowy. Ile to ma? Ile tu ma miejsca w bagażniku litrów? A nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. 120. To mój Nemo ma więcej. Chcieliby panowie troszeczkę zarobić w postaci klejnotów? Ale czyich klejnotów? No kurde, no chyba nie moich. No mam nadzieję, że nie pana. No ale co to znaczy zarobić w postaci klejnotów? My nie... W postaci to jest taka postać troszeczkę nielegalna, ale bardzo opłacalna. Ale co jest nielegalne w klejnotach? No właśnie, no nie wiem, ale są nielegalne. Wie pan co? Ale co, my chcemy zarobić? My mamy pomysł na zarobek, może pan chce zarobić? Ale chyba mam nadzieję, że nie w twarz. No nie, w postaci klejnotów, niech pan wsiada. Teraz klejnotów się nie zrobi. Czemu? No wiem, bo nie ma, kurczę, chyba wystarczających posiłków tam. Tak, bo, no bo, my jesteśmy prawilnymi złodziejami. To znaczy prawilnie robimy nielegalne rzeczy i czekamy, aż będzie policja, bo tak to nie ma w ogóle zabawy. Aha. Znaczy w ogóle się nie da nawet. Ale nie rozumiem, o co chodzi, nie mogę diamentów kopać? Dzisiaj diamenty tak, diamentów można, klejnotów nie. Ale jadę na diamenty, zapraszam. Kto jedzie na diamenty, ten jedzie na diamenty. Tam jest przygoda, ja no to nie, a tam klejnoty. Klejnoty, ale pana, klejnoty się nie przerabia, 1100 kosztują. Kurde, ale ja nie jestem, ja jestem hetero. Kurde. Kurde, oddaj mi później Nemo. Mistrzu, to my jeszcze musimy podjechać, bo ja potrzebuję kilo, żeby ci pomóc. A to gdzie musimy podjechać? To ja jadę tutaj. Do wielobranżówki. No, wielobranżówka to jest, kurde, moje... Na lewo było. A kurwa, czekaj. Lewo? Dobra, jedź, 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 mistrzu. A nie możemy zrobić tego w mieście po drodze, jest takie jedno? Możemy. No możemy. No możemy. Gdzie mam pieniążki? Starczy mi na kilofa mi starczy. Patrz, robi nas. Coś gada do nas. Co mówisz? A 5000 na wysoki procent panowie może mają pożyczyć? Nie no, gdzie panie, ja nie mam pieniędzy. 5000 kosę mogę ci. Ty. Dobra, dobra. Dzięki. O, nie wiem, biedni jesteśmy. Słuchaj, gdzie jest bankomat, żeby mógł schować pieniądze? Słuchaj, bo do mnie pisze ten, mój wnuk, Felix, że na remizę mamy jechać, bo dostał coś nowego do pracy. Nowego dostał do pracy? Nie wiem, on mi nie chce zdradzić. A gdzie jest remiza? Babcie. To chodźmy, wróćmy się do remizy i do bankomatu, bo ja muszę schować pieniądze, bo się okazuje, że jestem bogaty. Jedź prosto w takim razie. Ciśnij ile się da. No dobra. Cisnę ile, kurde, fabryka dała. No i już jest. To mi się podoba, bo dzisiaj o poranku jest tak mniej ludzi tutaj. Zauważyłem, no tak teraz w mieście. A, tutaj tak trochę nielegalnie zawróć, wiesz, bo tam widzisz... Jak nielegalnie? Na wstecznym wolno przecież. A, no tak, to zapomniałem. Jak coś, to jedziesz do przodu i powiemy, że im się zdawało. Aha, właśnie tak powiemy. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, kapitan Batman na pewno śpi, bo... On już pewnie widzi wszystko. Nie, on pewnie śpi, bo on jest bardziej taki nocny, nie topesz z niego. Czy to jest straż? Nie, to jest jakaś... Tak. No widzisz, patrz, tutaj już mój wnuk już jest. Felix?
Felix, tak. To ja zaparkuję, tu chyba nie ma zakazu, bo nie widzę czerwonych tych krawężników. Tu. Tu. Felix! Halo! Dzień dobry, cześć, Felix! Cześć, co tam? Witam. Cześć, babciu. No, witam, witam. Widać, babciu, dzień dobry. Sprzęt dostałem nowy? Pokaż, Flusiu, wyjedź nim. Chodź do garażu, babciu. Czemu jesteś dziadkiem chyba jesteś? Babcia. Jasiu. Jestem babcia. No dobra, to chodź, bądź babcią. Otwieraj. Idę, bo chcę zobaczyć, jakie sprzęty. Podoba mi się tu. A przewieźliście mojego nowego kolego na drabinie? Czy to jest straż pożarna na pewno? Aha. To gdzie macie wóz bojowy? Tu są wszystko. Trzy do wyboru ma pan. Gdzie? Wnusiu, on tu powinien... Tu jeden. Mogę, panie, mogę panie wyjechać myszkowiki. Tym? Pan Wnusiu, wyjedź tym z drabiną. Tak, ja chyba czegoś nie widzę. Panie myszkomiki, kurczę, to musi się pan udać do naszego Boga. I pan Bóg panu wytłumaczy. No, ja wiem o co chodzi, ja wiem o co chodzi. To nie przejedziemy się na wozie drabiniastym. Drabiniastego tu nie widzisz tu? Nie. Ja chyba mam coś z oczami. Muszę iść do lekarza. A to czekajcie, to ja wam pokażę, jak umie lewitować. Albo nie. Dobra. Nie da rady. Chodź, jedziemy. Masz te rzeczy. My Felix, my ja cię tu odwiedzę jeszcze później. Zobaczymy. Może muszę iść do okulisty po kropelki. Tak, Nusiu. Trzymaj się. No. Kurde, masz poważne problemy. No, ja mam problemy z oczami właśnie. Ale to... To jest nawet spoko, wiesz, bo ostatnio tam nie chciałem nic mówić przy Dakocie, nie? Ale ten, ale ona nie ma ubrania bez moich kropelek, jak nie zakrople oczu. Wiesz? Mówisz? Mówię, no tak jest, więc pomyślałem, że może nie będę tego naprawiał. Nie będę szedł do lekarza. Trzeba się żyć. Ale ja myślę, że powinieneś wziąć sobie jedno lekarstwo może, co? Jedno. Podjedziemy? Nie chcę teraz. Do mojego zielarza? Nie chcę do zielarza. Nie, jedziemy ja muszę jakiś diament skopać, bo mnie aż ręce mnie świerzbią, wiesz? Mówisz? No naprawdę, dobrze. No. Diament. Tak w ogóle uważaj, jak głową kręcić, bo prawie ci się kręgosłup złamał. Nie, bo ja mam ten, jestem babcią, ja jestem jak sowa prawie. A starsi ludzie tak mają, że są tacy gimnastyczni bardzo. My chyba coś źle jedziemy ze złej strony zatoki, ale... No, mi się wydaje tak. Weź zawróć, bo tu to będzie trwało i trwało. Naprawdę? To lepiej tak zrobię. Mam nadzieję, że nikt nie patrzy, jak ja tu robię. To jest obracanie na dwa, patrz. Po podwójnej ciągłej. Czy ja mam herbatkę? Masz tutaj herbatkę w środku? A tam jakiś termosik, nie wiem, czy my no, chyba powinni dodać, nie? Dopiero świeżutki samochód, tylko proszę mi nie rozlać i nie jeść. Nie no, chyba jeść można. Oj. W lewo? Tak. Przecież to jest jak w BlaBlaCar przecież, no tutaj można. Ja czytałem w twoim ogłoszeniu, że mogę pić i jeść. To chyba nie to ogłoszenie, jak ja żadnego ogłoszenia nie dawałem. Nie wolno jeść, nie? Wolno pić, nie wolno jeść, nie? A tak. I nakruszyć to ja będę kurde, na dywanik i będę musiał później sprzątać. Czekaj. Ale ty masz tutaj gumowe. Przecież to nie problem. Z karszerem no, ale kto to będzie czyścił, wiesz, to nie jest problem, a ja później muszę zapieprzać godzinę i tu wytrzepywać okruchów, szukać gdzieś pod dywanikiem. No i tam nie przeżywaj. A moja zobaczy później. I co powie? Dakota zobaczy, że są okruchy i powie, co to jest, kurde. Nie jadę z tobą na robotę już. I co? Tam niech nie wymyśla tyle. No. To są takie, wiesz, laski, co wymyślają. Tak? No wiem, takie, co stwarzają, nie? Szuka kłopotu. Zamiast miłości. No, jak to się mówi, baba bez bolca dostaje pierdolca. No. Dlatego ja mojej daję codziennie dwa razy. Dobrze wiedzieć. To. No dobra. Czekaj, bo się prawie... Czy mi się zdawało. Co? Co się stało? Coś chyba śmigło, czy mi się zdawało? Nie, gdzie śmigło? Nie no, gdzie śmigło? To chyba ci w uszach śmigło. A to chyba mi w uszach. Ciśnienie ci śmigło. No i to mi się podoba taka jazda. Spokojnie jest, nikt nie ten. Bo tak to same jakieś. Patrz, ja wchodzę do miasta normalnie. No. Ludzie zaczynają biegać. Tu jakiś protest, tam jakiś protest, tu ten. Nagle mnie ktoś potrąci, później mi pawulon chcą dawać u tego, u medyków. Ja nie lubię tego pawulonu, bo strasznie się taki rozluźnia mnie. Aż za mocno. A czy oni ci dawają?
robią, co znaczy może nie dawają, ale czy oni ci robią za każdym razem lewatywę? Właśnie, wiesz co, właśnie chyba nie, bo leżę na plecach, a to nie się tak za bardzo nie da. No ale ten pawulonik to prawie podobnie działa. Bo co jestem w szpitalu, co mnie zawiozą do szpitala, to oni robią lewatywę. Nie, nie. Tak jakby to było lekarstwo na wszystko. Nie, wiesz co, ale widziałem ostatnio nową technikę mieli, bo robili jakby zamiast masaż serca, to robili masaż tyłka. Nie wiem, o co w tym chodzi. Bo ukrwienie jest lepsze w tym miejscu. Może jakieś, nie wiem. No może, no. Tutaj jest to na Lakeside też czasem nowe techniki docierają, nie? A poczekaj, bo dzwonią. O, ktoś dzwoni. O, ktoś dzwoni. To ja nie będę podsłuchiwał. Telefon, kurde, zestaw cicho mówiący. Zestaw cicho mówiący. Dobra, jedź ogierze. Kurde, to jest ciężarówka. Ile mamy już na... Ja... 100 na godzinę już. Kierownica mi zasłania w ogóle. Licznik. Tak się będę tłumaczył, jak mnie złapie policja. Powiem, że nie widziałem. No i tutaj, o, to jest właśnie to. Tego szukałem, wielobranżówka. Za czym się na... Wiem, właśnie, no. Spokojnie tam. Kurde. Za czym się na końcu, bo muszę kupić ten, nie? Mm-hmm. I się trochę ubrać. Wiadomo, coś. O co chodzi. Tutaj. Oj. Tu. Ty, ktoś nas goni. O, kto to przyjął? Kto to? Halo, kim pan jest? Ja, obywatelem. Mm-hmm. No dobra, no to jak pan jest obywatelem, to jest w porządku. Ja muszę sobie plecaczek kupić. Czy tu jest bankomat gdzieś? Ten pasuje do mojego tego. Do mojej stylówy, że tak powiem. Chociaż ten też. O, ten pasuje do mojej stylówy. Czarny. Czy tu jest gdzieś bankomat, panie obywatelu? A, było, jest samo. O, to ja właśnie do niego szedłem sobie. Bo chciałem, o, dokładnie. O, i to mi się podoba. No, widzę, że nasza drużyna tu się zamienia w drużynę bajkową. Dzień dobry. Uuu! Witam. Kapitan Batman? Dobra, to nie jest gdzie kapitan Batman. Jak to nie jest kapitan Batman, jak wygląda jak kapitan to Batman? To jest podpucha. To jest Batman. To jest kapitan Batman. To jest tylko Batman. Pan to jest tylko plecaka mu brakuje. Czyli nie na, Batman nie na służbie? Dzień dobry. Panie Batmanie, nie na służbie. Trzeba kiedyś zarabiać, a nie płacą mi za tą służbę. No my jedziemy właśnie tutaj na legalne prace. Może zapraszamy mi się, z nami. Może mi się pierwszy raz w to życiu... Ma pan jakąś ciężaróweczkę? Mam, tu mam. Jeszcze się? Tak, jedno miejsce mamy wolne. Zapraszamy. Tu. Proszę się odsunąć, jak tutaj wyciągnę też. Ja już czekam w ciężarówce i prowadzę jakby co. Może wykręcę. Uwaga, kręcę! No wykręć, bo chcę wyciągnąć. Kręcę! No i tak. Jeszcze odjedź. Odjedź, a tu. Daleko, tam lepiej. A podjedziemy na stację benzynową po kilof? A tu nie ma kilofa? No tam, na stacji jest. O. To jadę tam, to jedziemy. Czekam. Tutaj? Ach. O, jaki ładny. A ja mam takie pytanie do pana Batmana. Czy pan Batman, tak, jak nie jest na służbie, to może przymknąć oko na prędkość, czy nie? Na wszystko mogę przymknąć. To proszę lepiej przymknąć, bo... Ale oczywiście, że tak, nie mogę tego wykorzystać. To dobrze. To jest wbrew prawo. Tu na lewo, o. Tu moja ulubiona stacja. Ja się zastanawiam, kto robi stację tak, że jest podwójna ciągła, żeby zjechać na nią. No jak ja mam legalnie to zrobić? No nie da się. No nie da się, no. No, nie mam... Czasem tak jest, że trzeba złamać prawo, żeby korzystać. No i tam sklep, chłopaki nieprzygotowane, kilofa nie mają. Tam potrzeba? Co pan tam rozwala? Nic, sprawdzam czy działa. Działa. O, ja chyba zatankowałem właśnie. No, chyba zatankowałem.
No to i zapłacić, to tak nieładnie. No chyba, że Batman stawia, to ja też stanę swoim. Idę płacić. Tutaj, tutaj. I już. Ile w ogóle mi nabiło? What? Niemożliwe, ktoś licznik przekręcił. Chyba nas robią. 170 litrów? Nie mam takiego baku. Panie Batmanie! Czy pan Batman będzie... A jakbyśmy zgłodnieli, to trzeba coś wypać na szybkiego. Jakiegoś szczupaczka, prawda? Tak, tak. Widzę, że pan Batman lubi stać na fotelu, ale to nic. Ojej. To niedobrze, jak tak się dzieje. No, powieki mogą panu przewietrzyć się za bardzo i wysuszyć. Tak, bandaszek utworzony, to no. Chwilę się przewietrzę i zaraz już na kopalni. Już nie będę zdawał. Tak. No, na kopalni to już trzeba wejść ten... Nie, no na kopalni będziemy fajnie kopać. Ja widzę, że tu Janek ten... Większy samochód wyciągnął, on tu jakąś grubą... A co to jest? Co się stało? To na firmę chyba, co? No, wydaje mi się, że to nie jest jego pieniądz. Raczej kredycik tutaj został wzięty jakiś. No nie, no to, ale to chyba pańskie to. To moje? Ten tu. Nie, no ten to mój, to jest własność ten. No. Ja wiem. Ale mi nadgarstki wygina. Jak skręcam, strasznie. To niezdrowe chyba. No chyba nie. To trzeba kupić taką, wie pan, odpowiednią. Gałeczkę taką trzeba na kierownicy. No, ale nie ma, właśnie nie wiem, nie, gałeczki chyba nie dodawali do tego modelu. Nie? Ale skoki, o Jezu, o Jezu. Ojojoj. On się w ogóle nic nie boi, widać, że nie swoim jedzie. Na pewno, no. Przecież jak to tak można? Zrobimy go teraz, ha ha ha. Ale skurczyliśmy. No. A to tamto przecież. Coś buczy za nami. Śleci. Leci oprysk. Jaki oprysk? Nie wiem, las. Coś, co jest? Coś wybuchło. Spada, spada. Co to się stało? Ach, nie. O kurwa. Szybko. Jebło. Żabo. Trzeba odholować go, bo przygniotło go. Przygniotło żabę. Kurwa mać. Urwał mu nogi! Muszę go wyciągnąć! Wyciągam go spod ciężarówki! Nie mogę naprawić. Wyrzuciłem go, panie żabo! Kurwa mać. Panie, żyje pan? Dzwonię po medyka szybciutko. Coś słyszałem, żyje pan? Dzwonię do medyków. Coś... Dzwonić po nich. Dzień dobry, potrzebny pomoc. Pomoc medyka. Kurde! Wypadł przez przednią szybę. Pod koła, jak on to zrobił? Kupa, wypadł elementy. Przez szybę i pod koła. Tu coś się leżało, jakieś szkło. I on najechał na to. Musiało tak być, to na pewno nie nasza wina była. Nie, ale coś mi w międzyczasie spadło w ogóle. Coś, przy okazji chyba wypadek był samolotowy. Ktoś chyba ma na dużo Ja pieniędzy. Mam genialny pomysł, daleko jesteśmy od tej, my go musimy tam podciągnąć. Dobra. Mam pomysł. Można go szybciej biec z nim. Tak? Jak? Tak, ja zrobię. Poczekaj. Zrobimy. Jak można z nim biec? Pomóc coś? O kurde. Dobra, idziemy kurwa. Dajesz go. Tu go podwieć, ja się wiem uwaga, właśnie, podciągniemy go. Jak go pod... Tak, tak, będziemy robić. Pan Batman to silny musi być, jak pan tak może całe ciało biec z nim. Musimy go tu schować. O! Ktoś tu jest już. Nie tylko my na fuszkę przyjechaliśmy. Halo, kto tu jest? Halo, halo, dzień dobry. Mamy rannego, uwaga! Takie sztorotory? Nie, czy ktoś ma przeszkolenie medyczne? Ktoś ma może przy sobie tego wstrząsy? O, już. Ma przeszkolenie. Bo on jest, kurde... No nie wiemy, co się stało. Nagle wypadł szybą i najechał jeszcze na siebie i... To wylądowaliście? A, wybuch to jakiś samolot leciał, nie wiem, opryski chyba robił. Chemiczne trailsy. Kamikadze jakieś czy coś? Nie mam pojęcia właśnie. Będzie coś z tej żaby jeszcze? Nic może, chyba nie będzie. Może zakumka.
Jak pan będzie tak masował kamienie obok niej, to nie, my chyba nic się nie, to nie da rady. To trzeba... Musisz tu po nodze. Tu po tyłku musisz. Trzeba masować. Ja widziałem, jak oni to robią w szpitalu. No, tyłeczek. Wsadzę mu tego kija. Tyłeczek ja masują. Tutaj, w pupsku. Tutaj, tutaj, patrz. Tutaj. Ściągnę mu spodenki. O. I teraz. Co pan tym... Jak pan tutaj tym kijem tak... Szybciej tam, masuj. No, dokładnie, masuję, tak jak masuję. Mówię, tak, na prawy słucham. Pośladek to najpierw, o. No, słyszę karetkę chyba. O, i to właśnie no, to, dobra. To ja widziałem, oni to tak robili. Ale działało, nie? Mhm. No działało, no wiadomo, że działało. Bo oni tym prądem walą. No, tak oni mają prąd, nie? Oni tam gdzieś wpinają. Prądem w pośrody zawsze zadziała. No, lewy na lewy, prawy na prawy prąd i robi się normalnie zwarcie. Nie powiem w którym miejscu, ale pomiędzy. O, proszę pana. O! Panie Żabo! Kurde. Janek, żyjesz ty! Czuję się jak rozjechana żaba. A nogi czujesz, bo bardzo mocno przygniótł ci samochód nogi. Kurde, nie czuję prawego małego palca. Dzień dobry, o, ożył. Boże, Wnusiu, jesteś? Jezus, dzięki babci, Bogu. Co ci się stało? Witam państwa. Wiesz co się stało? Ja dzień tylko dobra. Pamiętam jak przód tira poszedł w górę, obrócił się dwa razy, ja wyleciałam przed nią szybą, spadło na mnie lewe koło, potem prawe koło, a później obydwa koła i ja się tylko obróciłam i nie żyłam. To znaczy zemdlałam. Dobrze, że żyjesz. Tu się tobą ratownik Paolo zajmie. Paolo, zadbaj o nią, Paolo o niego. Czy się poważnego panu nie stało? To było tylko lekkie przygniecenie 20-tonową ciężarówką. Dobrze, że tylko lekkie. No. A gdzie ta ciężarówka? Właśnie po drodze nie. Tam stoi. Chyba, że już ją ktoś wziął. Stoi. Nie no stoi? To, bo ona dostała obrażeń krytycznych i wybuchła. Nie, stała tam i nic nie buchło. Na pewno? Niemożliwe. Była, ja pamiętam, że była, przecież żeśmy odjeżdżaliśmy, to była cała, no. To możliwe, że tak. Kółek nie miała ja tylko. Ja ktoś odholował. Dobrze, to my panowie tu... Widzę panowie, Paolo, jak robota w re. No właśnie robota w re, tylko ja diamentów nie umiem znaleźć. Gdzie one są? To muszę się ruszać? Pan lekko przemieszcza. Ewident. Babiu, dobrze się czujesz? To będę chodził. Dobrze, ale moją ciężarówkę już złomiarze rozebrali i nie mogę. Mamy trzy miejsca w naszej. Kurde, to jakiś nowy pojazd widzę chyba. No nic. Dobrze, to mi się to nic, to mi się... Co dzisiaj pracuje dla mu... jako mużu? Uważajcie. Ojejaj. Strzelajcie. Kto strzela? Tylko nie w stopę. Dzięki. Macie klucze na fuchę i robimy. Co to jest? Ja chcę tu kopać. Tu mi się podoba to kopanie. Od razu dwa diamenciki wleciały. Zbierać. No, a jak tam u was? Co tam słychać? Co? Powoli. Powoli wszystko. Jak żona? Co? Która? Nie no, pytam ogólnie jak w domu, czy dzieci zdrowe, czy żona dobra. Tutaj nikt żony nie ma, przecież ty widziałeś już sam, że są tylko trzy kobiety. Podobno jest pięć kobiet w mieście. No a zobacz, a nas jest tutaj już siedmiu. Ośmiu, czyli trzech nie ma kobiety. Ktoś mógłby, no dobra, no ale ktoś mógłby mieć rano, a ktoś mógłby mieć po południu jedną. Bo ja swoją, nie będę mówił. On swoją trzyma w piwnicy, dlatego jeszcze nie widzieliśmy. A, nigdy. Ukrainka pewnie jakaś, co? W swojej pieczarze. Pieczarze Batmana. Ale jaka posłuszna. Mhm. Ale kuchnia ma tam w piwnicy to. Ta kurwa, jajeczko. Nigdy nie odmawia. To mi się podoba. Też muszę sobie chyba taką załatwić. Zrzęda. Batman, ja mam pytanie, kapitanie. Bo ty nosisz takie ciasne, obcisłe wdzianko, jak walczysz z Jokerem i tak dalej, nie? Mhm. Ja mam takie pytanie, czy ty się boisz mokrego bąka? Powiem ci... To jest dobre pytanie. Że nieraz mi się zdarzyło. No ale ono jest chyba nieprzemakalne to ubranie. Tak, nie widać z tej strony, ale później muszę szorować z tamtej strony. Ślisko. Bo jest strasznie, wie pan.
Proszę pana, ale... jak wyschnie, to się wykruszy, nie trzeba sprzątać. Dokładnie, co się osuszy, to się okruszy. Ale ja już tyle razy widziałem, bo oglądałem filmiki z Batmanem, że on tak jedzie szybko i to mu, myślę sobie, że już nie raz mu coś tam poszło bokiem. I się zastanawiam, czy mu nawet to czasami gdzieś tam bokiem nogawką nie wylatuje. Jeśli chodzi o gówno, no to tak jest od ścisku stół, że jak wychodzi, to wchodzi to znowu. O, i to jest dobre rozwiązanie, to mi się podoba. System w te i we w te. No, system w te i we w te, no. Dokładnie. A tu kolega siedzi cicho, nic nie mówi, nie? Tak, dokładnie. Czemu tak cicho? Bo się wstydzę, bo ja taki, wiecie, wstydliwy chłopak jestem. Bo ze wsi, że a czym się zajmujesz? A, czyli jesteś ze wsi, ale tu pomyślałeś... Bierzesz kilo w łapę i zarabiasz na przyszłość swoją, tak? Tak, dokładnie. A jakie masz marzenie? Nie mam marzenia jeszcze. Nie masz jakiś samochód, może sobie upatrzyłeś? A to samochód to ja już sobie upatrzyłem, ale to już dawno. I jak, jakiś pussy magnet, jakiś taki porządny, czy ten tutaj, to jest to? Nie, to jest gówno. Ja to bym chciał jakiegoś Golfa dwójkę pussy magneta sobie... Zdobyć. Golf wujka Pussy Magnet to jest to, nie? Jeszcze w gazie? Gdyby był. W gazie, no pewnie. W gazie. No to jest klasyk, że tak powiem. Golf dwójeczka w gazie. Myślę, że to by był taki Pussy Magnet. A co wy uważacie? Ja nie wiem, bo ja... Batman ma dobre kontakty za granicą. No trzeba, się, trzeba by się było dowiedzieć tego. Tutaj dziewczyn zapytać. No nie ma ich, to nie powiedzą. No, no więc tak życie leci, nie? Na robocie. No właśnie. Jak tam, aj... Dobrze wam? Macie jakąś specjalną technikę szukania tych diamentów? Bo ja ciągle po dwa znajduję. Nie wiem, czy to jest normalne. Pierdzielasz ile wlezie. No tak też robię. Jak jesteś lubiany, to nawet możesz znajdywać po 3-4. Ale musisz być reputowany, ta reputacja. Tam. Wy mnie lubicie? Tak, możemy ale... polubić. No to ja zależy. Nie mam. U mnie to będzie zależy. Po 2 max. No to coś chyba mnie kłamiecie, bo ja dalej po 2 znajduję. Teraz to już w ogóle nic, ja to kłamstwo jest. Nie no, bo jak pan będzie zabijał, no to nie będzie pan miał dobrej reputacji. A. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, mamy pełny bagażnik chyba. Dobra, też jest pełny. Tak? Ja potrzebuję jeszcze moment. Ja chyba już jestem pełny, bo nie już żaden ja nie też. Wpada. Ja mówię, wpadnij diamenciku do fartuszka i nic nie wpada. Z 2-3 kursy się zrobi. Dobra. To już jest. Dobra. Nie wiem, ile taki diament jest wart w ogóle jeden? A chcesz szlifować czy nie? Co? Szlifujemy, no co? Nie no, szlifujemy, jasne, że szlifujemy. Szlifujemy, kurde. Musi być gładziuszki, jak nie powiem co. Batman wie, kurde. Wiem. To, panie Jasiu, naprawdę zumiał, że to reputacja. Czy ja wiem, co to jest rekrutacja? Reputacja. A, reputacja, to jest szacunek ludzi ulicy, to wiem, co to jest. Im więcej jej mamy na plusie, no to wtedy na przykład, jak mamy taką na plusie, to szybciej przetwarza nam pan, co na przykład przetwarza jakieś rzeczy legalne. To szybciutko je robi, na przykład mamy zniżki. Ja coś sklepie. Źle skręciłem chyba. Gdzie ty jedziesz? Właśnie nie wiem. Mocno w prawo. Jedziesz tu, ale przetwarzanie mamy, a w Lakeside. Ja wiem. No dobrze jedziesz. Przetwarzanie jest w Lakeside? Tak. Tak, tak. Myślałem, że tam na ten, na zachód bardziej. Tam jest sprzedaż pewnie. Znaczy, mi się wydaje, że my po tych diamentach moglibyśmy... No mi się wydaje, że nie warto szlifować diamentów. Bo nie, kiedyś tak było. No kiedyś, ale kiedyś to było opłacalne jak się szyb. A teraz 35 za nieoszlifowany, a za oszlifowany 185. Ale wiecie co, ja wiecie gdzie bym poszedł. Żebyśmy nie zawisnęli na kole, wiecie. Ja poszedłbym na legalną pracę po tych diamentach na polowanie, zwierzynę. To ja bym musiał kupić bronię. Ja nigdy nie miałem wiatrówkę. Broni w ręce nigdy nie miałem. Ale to spokojnie. To byśmy pojechali, bo polecimy. Ja możliwe, że mam helikopter, byśmy polecieli. Ja bym tak, jakbyśmy mieli taki helikopter z działem, to byśmy mogli więcej upolować. No tak, tylko takich nie ma w stanie.
Znaczy, jest czasami taka brygada policyjna. Oni się nazywa Zespół Szybkiego Reagowania. I oni przylatują takim, ale... No to takim to by się polowało na zwierzynę. Z karabinka, jep, 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 jep. O, coś się stało. Nie wiem, czy mógłby coś zbierać. No, chyba ktoś dostał wylewu na kamieniach. Myślę, że znowu kogoś ciężarówka. Nie, oni ciężko tam strasznie pracowali. Mi się wydaje, że oni mogą mieć ten... Mogą mieć problem z sercem, chłopaki. No nie można tak po prostu ciężko i ciężko O kurde! Lewo! Właśnie przyjechałem za daleko. Czy ktoś może poprowadzić chwilę? Ja nie mogę wysiąść. No to ja siadam tu. To niech ktoś prowadzi, bo ja muszę tutaj zadzwonić do mojej pokojówki, żeby mi obiad nastawiła. Czekajcie. Okej. To jedziesz, Batman. Tak, wiemy. A ty paliłeś papierosy, że masz teraz taki głos? Tak. Ile paliłeś fajek dziennie? Ja to cygarety tylko. Ej, ktoś nas goni chyba. Co mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Nie? Wydaje mi się. Myślałem, że ktoś nas goni. Chyba spuścić trochę oleju. I w poślizg padnie. No i jestem. Wiesz, że Batman palił cygarety i dlatego ma taki głos? Myślałem, że to jest papierosów. Specjalny głos batmański. Nie. Ale alkoholu nie ruszałeś, nie? Nie uda w życiu. Tylko w papierosy i kobiety. Kobietki to każda po prostu. Jak widzi takiego Batmana, to masz mokro, suni się robi. A on chciał na samochód brać, a Batmanem powinien zostać. No, ale nie, no może być tylko jeden Batman. Jedna żaba i jedna myszka. Nie ma tak. Czemu ja jestem myszką właściwie? To znaczy żab jest więcej, bo... Coś słyszę, rodzina, coś buczy. Rodzina Kermitowa jest większa. Ktoś tam jedzie jako szalały. Nie, nie, to nie leci, to on nie ma silnik stale, jakiś stary, Boże. To diesel to chyba. To olej ubywa. A i fotoradar go zawidzieliście? No ale go porobił, fotoradar. Widać, że Batman jest za sprawiedliwością, bo się śmieje, że ktoś komuś zdjęcie zrobił. No. No to normalne, no. Jestem ciekaw, czy Batman by dostał mandat. Sam by sobie pewnie nie dał. Nie no. Gdzieś by cię tam zgubiło to zdjęcie na komendzie pewnie. Tak, tak. Wiem, jak to tam policja robi. Pan to widzę wtajemniczony. Tajniki. No nie, ale bym się chętnie wtajemniczył. Tam w tajniki Izy. Pan zna Izę? No właśnie nie znam. Nie miałem jeszcze okazji, podobno ona pracuje w brygadzie detektywów. W dochodzeniówce, no. Więc myślę. To jest Iza i partnerzy, tak? No nie wiem, muszę do niej jakoś dotrzeć, nie mam pojęcia jak, w jaki sposób. No ja widziałem ostatnio, jak pulsat z kamerami biega za nią. Chyba coś nagrywali. Mi się wydaje, że Malanowski już powinien się bać. To może ja jednak przez telewizję do niej dotrę. No może właśnie. Może zaaranżuje wywiad niby. Coś by w tym było. Rzeczywiście. No nic, dobra. Batman, czy my będziemy w stanie zmieścić te wszystkie diamenty w twoim helikopterze? O właśnie, to jest dobre. A one są poszli. A po co my mamy helikopterem lecieć z diamentami? Nie możemy samochodem jechać. Bo zobacz jak to daleko jest. Co jest, jak daleko jest? To jest Los Diablos. Los Diablos. Ale o to chodzi. No tak, no Los Diablos. Ale może przerobione diamenty chyba mniej miejsca zajmują mnie niż te kamienie, które mamy, głazy takie. Tak, helikopter nie ma w ogóle bagażnika. No to do plecaczka wejdzie. Nie wejdą nam do plecaczka. Bardzo malutko. To się zmieści. Myśli pan? Ja myślę, że będziemy mocno pieścić. Ja ich tam nie mam zamiaru pieścić, niech się kurde... Aha, żeby się zmieściły, myślałem, że mamy pieścić je, żeby były oszlifowane. Nie. Ja tą robotę oddam komu innemu. Pan tam popieści. I się 50 zmieści. Dobra, gdzie jest ten przerabiacz cały? Szlifierz jeden. Jadę. Do tego pana. O! Jej. Nic się nie stało. Ktoś coś widział? Nie no.
nic nie było. Ojej, kolejeczka. Kolejeczka jest do przerobu tutaj. Nie, ale ja tutaj znam, ja tutaj zagadam do Mariana. No. Dobra, idziemy. No i tak. Marian! Dobry. Dobry. My się śpieszymy bardzo, tu musimy niestety podbić jako Marian pierwszy. Tak da poza, radę poza kolejką, nie? No, poza kolejeczką. Oj. Kurde, Marian, nie bądź taki. Zrób to za dwa. Przerabia mi się. Respekt ludzi ulicy rośnie. Musi. Słyszałem, panie Batmanie, że macie nowy komisariat. Taka komenda. Muszę kiedyś odwiedzić, ale jako gość, a nie jako klient. Tak. Taka komenda, że zgubić się idzie. A gdzie jest Robin? Chwila. Czemu ja się nie mogę dostać do tego? A, bo Batman tam otworzył już bagaż. Batman zajmuje całość. No, panie Batmanie. Proszę bardzo. Do zobaczenia, panowie. Do zobaczenia. Okej. No i tutaj idę. Panie, szlifuj to. Szlifuj! Strasznie dużo osób te diamenty tutaj robi. Bo mało policji. A co to policja? Co ma do diamentów? No bo wie pan, no. Jak się zbiera coś nielegalnego, to musi być jakieś ryzyko. A od kiedy diamenty są nielegalne? No, nie, diamenty są legalne. Diamenty. Dlatego tyle osób robi diamenty, bo nie ma policji, proszę pana. Ale przecież one są legalne, to można robić nawet jak jest policja. Tak. No tak, ale jak jest policja, to oni robią nielegalne. Aha, tak. O to chodzi, nic to jest... Zapomniałeś, że musi być fan, bo co to jest, jak cię nie przyłapią, to nie ma przypadku. To jest bardzo pokrętne to, co panowie mówią. Ale może i tak jest, dobra, wsiadam tu na pasażera, nie wiem gdzie my jedziemy, prowadźcie mnie. Dobra, to nakurwiamy. Dawaj, Batman, podjedź pod helkę, zobaczymy. Heleczka. To mi się podoba, pamiętam kiedyś miałem takiego kolegę, przyjaciela, Żmiju Leszczyński. O, pan Żmiju. Pan Żmiju tutaj kiedyś mieszkał. Mieszkał, ja na innej wyspie go jeszcze znałem. Tam robił takie pokazy lotnicze, że policja po prostu... Jak to pokazy? Właśnie nie, bo u nas... Co dostał kredyt na samolot, no to zamiast ciągnąć w górę, to on w dół i on mówił, że ciągnął w górę i się Co innego ciągnął. Bo on nie źle zrozumiał ciągnięcie. Bo tutaj jest nowy bank. Zresztą on w helikopterach jest bardziej dobry, a nie w samolotach. Trzeba mu było nie zdawać samolotów. On nie rozumie, te drążki na odwrót działają. No. Czyli mówicie, że zginął w katastrofie lotniczej. No chyba mu się znudziło, no i tak. A czy wylądował w szpitalu w stanie ciężkim? Ja sobie odpuścił, siedzi w domu cały czas. Lewatywka nie pomogła, ale tak jest, no czasem. Może kiedyś wróci jeszcze. Lubi wracać, no. Lubi odchodzić, lubi jak kobiety płaczą za nim. Tak. Taki wężyk z niego. Chwila, niech ja se tu coś do plecaka wezmę. A będziemy mogli zobaczyć kawałek komendy. No i ja mam cały plecak pełen diamentów. Proszę sobie przypatrzeć się uważnie. Jedziemy obok nowej komendy. Jaka piękna. Ojo, aż chciałbym zostać tutaj skuty. I wypytany przez Izę. Łobuzerka. Mała łobuzerka tak. Malusieńka. Nikt nie widział tam przez okno. Dobrze, że nie było komendanta super głównego, że nie patrzył przez okno, bo akurat tak, mam okno na tą bramę. Dobra, zobaczmy czy coś tu mamy w tym garażyku. Tak, bramę. Czy ja wyglądam poważnie w tej masce? To mam.
porażką biznesową. Co jest biznesowe? Uuu. To jest biznesowa. A gdzie tu jest sprzedawca helikopterów? Jasiu, schowaj sobie swój pojazd tutaj u tego pana do garażu. Tutaj? Nie. To jest dla policji. A, to nie. Podjedziemy tam bliżej trzeba. Tutaj nie ma go. Aha. To musimy gdzieś podjechać. To wskakuje. Chwila. 300 metrów. Siadaj, żabo. Żabo! Nie, żaba już dobra, idzie głaskać. Do tego. No, nie musi. Podjedziemy do tego. A to co za wrak tam leży? To po żmiju jeszcze taki? Tak, chyba tak. Jeszcze nie zbadany. Może to ten Smoleński nam przysłali. Może. Teraz to nie, nawet tutaj się nie rozpozna. Helikopter shop. To trochę tego jest. Koloru do wyboru. Stać mnie na helikopter. Nie chcę się przyznawać nawet, ale tak jest. To proszę. O Boże, jaki wielki. To drogie, to całe linie lotnicze. O! Jest prywatny nawet. O, taki mi się podoba. Dwupłatowiec. No tak, taki podstawowy. Pięknie żaba. No i taka Cessna to jest też. Aż podskakuje, rwie się do lotu. Aż rwie się, tak. Rwie się do lotu. Dobra, nie przeszkadzam tu, proszę. A czy ja mogę tu schować gdzieś ten? Jedziemy na razie. Jedziemy jeszcze. To co myśmy tu robili właściwie? Po helikopter ten biznesowy, no to masz. No chciałem sobie tak zobaczyć. Mieliśmy zobaczyć, czy się wszystko zmieści. Dlatego podlecimy do tego helikoptera. Tylko musimy schować samochód, bo nam ktoś później ukradnie. No to tak, bo tu takie złodziejaszki, że... Ale to zaraz schowamy. Pan żaba tak na mnie się patrzy, o coś chodzi? Coś, jakieś pytanie? Nie. Tak, no to co te oczy tak na mnie? Ja się nieswojo poczułem trochę. Bo sram. 35 miejsca mamy. No wolałbym tego nie wiedzieć. Ale wszystko już zabrane z samochodu. My już mamy już wszystko w plecaku. To jest tak, to te diamenty są takie nieduże, że to wszystko do kieszeni, do plecaczku. A co z moim samochodem? Kapitanie, ale ty może normalnie usiądziesz, co? Proszę zostawić, on pół mnie też tak przez szyberdach się wystawił. Nie, trzeba normalnie. To co z tym samochodem, bo w końcu nie usłyszałem. A, nic się nie stanie. Może tak stać? Zamknięty? No zamknięty, tylko żeby na cegłach później. Wrócę, a on będzie na cegłach stał, no to się zdenerwuje. Wie pan co, to pan utworzę. Nie, Jasiu, pan weźmie, podjedzie do tego trzeciego pana. I pan da tor. Do trzeciego pana. Który to jest trzeci? Ten? Pierwszy, drugi, trzeci. Oj. Kto tu postawił namiot? O! No i to jest właśnie to. Chłopaki, biegnę! Oj, ktoś po... Na Twitterze widzę, że ktoś umarł. No już jestem. Jest spoko, dobra. Proszę odpalać. Okej. Sira Papa i John Johnson do objeździ kontroli lotów. Tutaj A109, poprosimy o zezwolenie na start. Będziemy tutaj kołować na paść startowym numer 1. Przestrzeń powietrzna to około 100 metrów potrzebujemy na wystartowanie. Przepraszam, musiałem zjeść. Jaka jest temperatura? Ciepło jest. Dobrze. Czuję, że jest ciepło. Dziękuję. U mnie też jest ciepło. W takim razie Sira Papa i John Johnson zgłoszę się na Los Diablos do objeździ kontroli. Dziękuję za pozwolenie. Lecimy. Do widzenia. Odpalamy, mamy zezwolenie. Wszechstron taki duży trochę ten. Duży ten helikopter. No jest spory. I jak ładnie może wyciszony w środku. Może pan udziwi, żeby pan się przywietrzył, bo tylko pan nie wypadnie. Okej. Okay. No, będę miał lepszy widok, to się ceni. Zatyczki sobie wsadzę do ucha. Tak, zatyczki, tak. Bo strasznie głośno tu jest. A chowamy podwozie. Dobra. No to eleganckie, to jest biznesowe, od razu widać. No, nie ma to tamto, tylko dla milionerów. To tu są spadochrony nawet w środku. To jest pussy magnecik.
To mi się podoba i Batman prowadzi, czuje się bezpiecznie. Żaba, jako kopilot. Tamte wskaźniki wszystkie na zielono, to chyba dobrze. Jak chcesz się poczuć bezpieczniej, załóż jeszcze sobie spadochron. Nie, nie, bo diamenty zostawię wtedy. Nie chciałbym tego robić. Mamy helikopter. Na zielono wszystko. Ostatnio były wymieniane sprzęty, bo trochę sprzedali mi taki lewy. Ale wymieniłem silniczki, rotor. Trochę w to włożyłem. To jednak opłacało się, prawda? Fajnie wygląda teraz. No, powiem tak. Przyjemny. To jest eleganckość, nie? Dla mnie... Tak. Jakbym był dziewczyną, to już bym tu za Batmanem latał. Rozumiem. Biegłbym tu po lesie pod spodem i krzyczał. Skuj mnie. Skuj mnie, dokładnie. Skuj mnie i weź mnie do celi na przesłuchanie, panie Batmanie, tak bym wołał. Tak jest. To takie eleganckie prace robimy teraz. Elegancje. Francja, elegancja. Panowie w garniturkach. Nie da się ukryć, nie da się ukryć, że jednak wchodzę na wyższy poziom. Ostatnio próbowałem złowić szczupaka, no nie udało się. Ale próbowałem, no starałem się. Mówię, muszę coś legalnego zacząć robić, bo przecież pieniądze się same nie wezmą znikąd, prawda? No właśnie. Nie można całą żyć na wypłatach i na tutaj. No, ale muszę wam powiedzieć, że ktoś w pewnym momencie, no tutaj, no trochę mi pomógł. No, jakiś Henryk? Tak. To jest chyba multimiliarder. Tak, dobrze, jakiś człowiek. Człowiek bank. Znaczy, ja z tego co wiem, to on panu wysłał wszystkie swoje oszczędności, a później przyszedł do banku o kredyt błagać. Może. To ja nie wiem, czy ja powinienem te pieniądze, ale no, to jest nie, jak no, inwestycja. To jest jak inwestycja. Dokładnie, proszę pana. Ja tutaj tylko staram się pomnożyć te pieniądze. Mam nadzieję, że kiedyś Henrykowi... Z procentem. Janek Investments. Dokładnie. Jaką spółkę by trzeba było założyć, bo teraz się przypierdolą. Dokładnie. Podatki. No, przepraszam. Będzie, kurde, podatki. Czy tu jest w ogóle skarbówka? Ma pan, policja... Czy policja jest pod nami? Nie, to myślałem. Jaka policja? Co my lądujemy na czym? Koła! No i jest git. A zdążyłem. No jest git, dobra. To co, wyskakujemy? Gdzie to się tu wszystko handluje? Get out! Tutaj za mną. To tak, zostawimy go na środku. Panie Żabo, prowadź pan. Chodź pan. Jak ktoś, bo teraz może ktoś u nas uderzyć i będzie pochylić kopterze. No lepiej, żeby tak nie było. Myślę, że następnym razem jak spotkasz Darię, to musisz jej obrączkę śrubną kupić tu. Boże, zarobiłem 7000. Tu jest obrączka. A jeszcze moje 2000 boją. A nie, to jest twoje, panie Batmanie. To była wspólna fucha. Tu miałem. Proszę. O nie. Moje za diamenty. O Boże, teraz jestem najbogatszy. Gdzie jest bankomat? Bo ja nie mogę z takimi pieniędzmi chodzić. Tu daleko. Tutaj co ja później bądź. Powiem tym biedakom, co żebrają? Że nie mam, jak mam, nie będę kłamał. Muszę oddać do banku. Dokładnie. Mm. A pan Żaba to tak lubi poszuflować trochę. No. Na skrolce jadę, nie widać? Trochę biegnie Żaba, trochę się ślizga. Może takie buty wypolerowane, że wie pan. Tak jak w szkole się to są te wheelersy takie, że na piętach takie kółeczka. No dokładnie. Tak się w szkole kiedyś na przerwach na trampkach i było tak, kurde, na trampkach. Było, było. Tak było. Stary, dobry czas. A nas później biła miotłą. Musiał chodzić. Nas potem biła miotłą. Sprzątaczka, nie? Sprzątaczka, bo mówiła, że zostawiliśmy ślady. A to co to jest? Dobra, Boże, co? Człowiek z bronią wyskoczył. Panie, niech pan nie straszy. Czy tu jest sklep z bronią? Czy pana to tak wie pan, takie wrodzone mam, że wyjmuję tak, broń. Ale to nie tutaj. To trzeba, kurde, spokojnie, no bo ja się przestraszyłem. Z BMW wyskoczył człowiek zamaskowany z bronią. Człowiek choinka, zapomniałem. Dokładnie, ja już myślałem, że będzie jakaś granda. Weźcie trzy tysiączki. Pan to jest chyba luchadorem. Trzy miesiączki? Trzy tysiączki. A na co te trzy tysiączki? No pojedziemy popolować. O Boże, ja nie mam czasu teraz już polować. Ja muszę polowanie, musimy przełożyć na kiedy indziej. Tak? No dobra. Tak, no teraz to ja mam czas, żeby tu odpocząć gdzieś tu w krzaku albo dobrze, dobrze. W budynku. Ale jesteśmy umówieni na polowanie.
Polowanie jesteś mówiony. Jeszcze proszę tam zrobić tam to, żeby pan te straże, nie? Tak, to wszystko. No ja pójdę to, te krople do tego lekarza, no obiecuję, że pójdę. Wysłane, jest tu jakaś takie... knajpka, żebym sobie usiadł spokojnie. Tak, idziemy. Idę, bo to tak nie będę tak... Takie trzy krople, które trzeba wrzucić w dołka jednego, nie? Wiem, właśnie trzy tu krople tu, trzy krople. Ja jedną kropelkę sobie, myślałem, że starczy. Dziś rano jedną kropelkę zarzuciłem, a nie w to oko chyba. Tak, ale wczoraj było 24, były nowe krople i niestety. No nowe krople trzeba brać. Nie dało rady już przegrać, nie zdążyłem. No ja nigdy nie wiem właśnie, ten lekarz nie mam tej takiej recepty. Tak, strzelam po prostu te krople, jak się czuję, to tak zarzucam je. O, i tu sobie, no, i bardzo dobrze. Tu sobie stanę, no dobra. Bra. To trzymajcie się. Dobra, to zobaczymy się na panie Żabo, żegnam pana Żabę, żegnam. Zadzwonię do pana Batmana. Telefonem, jakbyśmy się będziemy umawiać na polowanie, jak pan już wyjdzie z domu. Czuję, że to będzie grube polowanie. To będzie polowanie życia. Polowanie życia. Idziemy.